Cześć wszystkim, z tej strony Drakej. Witam ponownie w Syberii 2, gdzie Kate Walker została Lordem Voldemortem. No cóż, mamy na sobie habit zakonnika i musimy dostać się do zakonu, by być może łaskawie zakonnicy wyleczyli Hansa z jego niesprecyzowanej choroby, zwanej jako starość. Tak więc, tak, to nasz plan. Zwinęliśmy tą szatę. Hej, brachu, to ja. Patrz, no boobs at all. Mogę wchodzić. To jest bardzo Hansowy design, nie? I tak, może wiecie, podczas tej serii zauważę coś nowego, ale tak, w zakonie jest trochę tego właśnie technologicznego szajsu, wyglądającego jak produkcja Hansa. A jednocześnie chyba nikt się nie odnosi, żeby Hans kiedykolwiek tu był, czy coś takiego? Dobry wieczór. Tak, also mnisi są najwidoczniej głupi, jakby nie rozpoznają kobiecego głosu, kiedy go słyszą. A tu mamy rzecz, która przyda się później. Jawnie nie wiem, po co tutaj podszedłem. Ani twarzy, no tak, bo twarzy nie zasłoniła, nie? Tu wiem, że mam coś do podniesienia, jeśli nie mylę. Albo nie? Okej, nie pamiętam, czemu służy ta taczka w takim razie. Ewentualnie może przedmiot pojawi się później. A, i tak, kiedy Kate ma na sobie habit, nie biega. Po prostu, bo to niewygodne. Więc teraz, jeśli gdzieś się zagubię, będziemy się szlać po tej lokacji przez miliard godzin. Dobra, przyszliśmy stąd i teraz wyjścia mamy tu i tu. I to tyle? I guess. Ach, brak biegania. Koszmar. O, teraz mogę przejść tędy. Myślę. Wiem, gdzie mam iść, ale chcę sobie jeszcze przypomnieć jakby ułożenie tej lokacji. I co jest gdzie? Ta dziura będzie istotna później, prawda? Bardzo ładna, akurat wiecie, human shape dziura do wyjścia. Tu jest to... Co to niby ma być? To jest nagrobek, Kate. I tak, czy ten nagrobek będę musiał ogarnąć później? Pa. Dobra. I ponownie nie ma żadnej muzyki. Chodzimy tutaj w absolutnej ciszy. O co tutaj kuźwa chodzi? Czyli też nie tędy droga. To pomieszczenie jest irytujące i ciągnie się w nieskończoność i jest częścią późniejszej zagadki. Ale póki co nie wchodźmy tutaj po prostu. Może... Żebym ja teraz pamiętał, gdzie był ten zasrany patriarcha. W głównej komnacie może? Główna komnata to brzmi jak miejsce, gdzie mógłby siedzieć główny patriarcha zakonu. O mój Boże, Kate chodzi tak kurwa wolno. Jesteśmy w piekle. Hej, czy ktoś tu jest? Muzyka się pojawiła. Gościu wychodzi z mroku, niczym główny zły. Przepraszam. Co?
kobieta? Kobietom kategorycznie zabrania się tu przybywać. Co do diabla tu robisz, kobieto? Nazywam się Kate. Czemu masz takie krwiście czerwone napisy, stary? Jestem prawnikiem z Nowego Jorku. Proszę mi wybaczyć, ale natychmiast muszę z tobą porozmawiać, ojcze. A mnisi by mnie tu nie dopuścili. Panna Walker, obecność kobiety w naszym klasztornym zaciszu jest niemile widziana. To bardzo kłopotliwe. Proszę natychmiast wyjść. No. Proszę wybaczyć moje wtargnięcie, ale musiałam się z tobą zobaczyć, ojcze. Przychodzę w słusznej sprawie. Nie musisz mnie o niczym zapewniać, moje dziecko. Nie zapominaj, że stale jesteśmy pod okiem Wszechmogącego. Mój przyjaciel jest bardzo chory. W miasteczku powiedziano mi, że... Wszyscy musimy przejść przez próby, które zsyła na nas Pan, moje dziecko. Mój przyjaciel nazywa się Hans Wollerberg. Poświęcił swe życie tworzeniu wspaniałych urządzeń mechanicznych. Jego automaty pomagały w życiu wielu ludziom. Bawiły ich, radowały. To genialny wynalazca. Wynalazca, powiadasz. Inspiracja takich ludzi często nie pozwala im na pokorę wobec cudów stworzonych przez samego Boga. Super. A jak wam służy ta mechaniczna winda, którą wjeżdżacie? Przyszłam prosić o pomoc mnicha uzdrowiciela. Mój przyjaciel jest bardzo chory i bardzo stary. Bywa, że ciało utrudzone życiem nie przyjmuje leczenia. Dlatego też skupiamy się na duszy. Na jaką przypadłość cierpi twój przyjaciel? Fabułę. Ma wysoką gorączkę, która zaczęła się nagle. On upadł... Czasami musimy pogodzić się z nieodwracalnym, moje dziecko. I poddać się wolaniu czasu. Ojciec nie rozumie. Może Hans jest stary i słaby, ale on ma jedno pragnienie, by kontynuować swoją podróż. Należy nauczyć się godzenia z własnym losem. To wola Boża. Ale mój przyjaciel wymaga leczenia, a ojciec jest jedyną osobą w okolicy, która może się nim odpowiednio zająć. Potrzebuję znaku od Wszechmogącego. W przeciwnym razie nie mogę pomóc twojemu przyjacielowi. Przykro mi, panno Walker. Na szczęście mamy odpowiedni szajs przy sobie. Potrzebna mi twoja pomoc, ojcze. Jesteś moją jedyną nadzieją. Moja droga, zajmuję się tylko wyjątkowymi przypadkami, śmiertelnymi chorobami i obląkaniem. Ale to wyjątkowy przypadek, ojcze. Takie są zasady, panno Walker, i musi je pani uszanować. Proszę przynieść calun z odbiciem cierpień pani przyjaciela. Wiem, co ojciec powiedział. Przyniosłam calun. Pokaż mi go, moje dziecko. O, wow, Kate go sama wyciągnie, nie muszę otwierać jakiegoś punku. Wiecie, jeszcze mniej roli dla mnie w tej grze. Pójdziemy poszukać twojego przyjaciela. No szybko to ogarnął, nie? O! Tymczasem w Nowym Jorku! Halo? Tak? Tak? To on. Chyba coś ma. Kantin? Ledwo cię słyszę. Jakie wieści? Rozmawiałem z obsługą hotelu, panie Marston. Wyjechała z Aralbadu tydzień temu. W towarzystwie Hansa Wora... O, proszę, grafika z poprzedniej części. Nice. Jest zdrowa, panie Marston, ale... Co? Jej zachowanie. Wydaje się... Wal prosto z mostu, Kantin, proszę. Daj mu kurwa dokończyć. Obawiam się, że panna Walker zachowuje się, jak to powiedzieć, inaczej. Jakby te cutscenki prerenderowane są w takich randomowych momentach, jakby naprawdę... Początek jasne, to było spoko. Potem jakby, nie wiem, Hans przewracający się w barze, to wymagało prerenderu. Jakby... Hans przenoszony przez mnichów, to wymaga prerenderu? Naprawdę? Wiecie, jedynka miała te oszałamiające jakby trasy pociągiem, z muzyką, montażem i w ogóle. Tutaj, well, no. Just no. No, dobra, odzyskałem normalne ubranie, czy będę mógł biegać przynajmniej. Czy...
dobrze spałaś, moje dziecko? Tak, tak, dziękuję. Jak czuje się Hans? Przywiozłaś go tak późno, moje dziecko. Obawiam się, że niewiele mogę zrobić. Skoncentrujemy się na uzdrowieniu jego duszy. Co? Co ojciec powiedział? To stary i zmęczony człowiek. Niedługo wybije jego ostatnia godzina. Ależ to niemożliwe. Twój przyjaciel umiera. Musisz mi wierzyć, moje dziecko. To jest taki dziwny wybór na fabułę tej gry. Jakby choroba Hansa zajmuje, nie chcę ukrywać, jakby 3/4 fabuły całej Syberii 2, mam wrażenie. Tak po prostu. Nie podróżujemy, nie zwiedzamy fajnych lokacji, nie poznajemy historii, nie, jakby zajmujemy się tym, żeby uzdrowić jakby 90-letniego dziada na tyle, żeby mógł zobaczyć mamuty. To jest super dziwne, super nie czuję tutaj tego klimatu, który był w pierwszej części i jakby ogólnie świetnie, jakby Kate poznała tego dziadka z tydzień temu czy coś takiego, bo teraz Kentin powiedział, że Kate opuściła Aralbat tydzień temu. Tak więc poznała tego dziadka tydzień temu i teraz jakby robi wszystko, byleby gościu przeżył jeszcze trochę. Naprawdę? Czy to jest nasza robota? Also, wiecie, to jest takie strasznie jakby niefajne w kontekście zakończenia pierwszej części, gdzie Kate wbiega do tego pociągu licząc na niesamowitą podróż, na odkrycia, na tajemnice, a teraz Kate utknęła w klasztorze pełnym fanatyków, którzy tylko po to, by właśnie, nie wiem, dać dziadziusiowi parę dni życia więcej. Co wiadomo, to by bardzo urocze i w ogóle, ach, walczymy o ludzkie życie, ale mam wrażenie, że to nie jest point tych gier. Ojcze, proszę zająć się Hansem. Proszę. Nie troskaj się więcej, moja droga. Zajmę się tą biedną duszą. Czy mogę go zobaczyć? Nie zalecam. Pomieszane umysły są zaćmione przez zło. Ty możesz zostać nim podstępnie skażona. Proszę posłuchać. Nie obawiam się zakażenia. Muszę z nim porozmawiać. Proszę zrozumieć. Zasady, pan Walker. Proszę o nich nie zapominać. Nie rozmawia się z chorymi. Nie mogę tak po prostu zostawić Hansa. Muszę go natychmiast zobaczyć. Słyszysz? Dobrze. Niech tak będzie. Twój przyjaciel leży w ostatniej celi, w końcu korytarza. Ostrzegam cię, moje dziecko. Nie daj się zwieść diabelskim majakom umierającego człowieka. Będę czekał na ciebie w kaplicy, gdy już będzie po wszystkim. Dla załatwienia formalności. Okej, miałem jeszcze są tematy do wygadania, ciociu, ale okej, spokoj sobie. Do Hansa Gosbry. Tak samo mam wrażenie, że ta część ma ponownie więcej dialogów? Mam wrażenie, że wiecie, jest mniej grania, mniej zagadek, mniej wszystkiego na dobrą sprawę. Hans! Hans, czy ty mnie słyszysz? Kate, gdzie jesteśmy? Nie obawiaj się. Jesteś w dobrych rękach. W takich warunkach nie możemy kontynuować podróży, Hans. Jesteś chory i trzeba się tobą zająć. Ja muszę jechać, Kate Walker. Będę ci towarzyszyć do momentu, aż dotrzemy na Syberię. Tutaj cię wyleczą, Hans. Nie mamy czasu, Kate. Musimy. Musimy jechać na Syberię, Kate Walker. Hans, uspokój się. Proszę. Nie, nie. Jesteśmy w klasztorze, Hans. Pamiętasz? W Valadilajne jest teraz 7:15 po południu. Ojciec nigdy się nie spóźnia. Nigdy nie zostaje w domu. Tylko idzie do fabryki, zamyka się w biurze i... Nie, Hans. Urodziłeś się w Valadilajne, a teraz jesteśmy w Romansburgu. Valadilajne jest daleko stąd. Zajmiemy się tu tobą. Aleksiej. Znajdź Aleksieja Tukjanowa. Aleksieja Tukjanowa?
Aleksiej, on żył z Jukolami. On mnie wyleczy. Jakby... Oho. To randomowe wspomnienie o tym, kiedy ojciec Hansa idzie do fabryki, ta 7.15, to będzie super istotne później, więc zapamiętajcie ten szczegół. Super istotne, bez tego nie rozwiążemy zagadki pod sam koniec gry. Kim jest Aleksiej? To stary mnich, przyjaciel, zna się na medycynie Jukoli. Ach, jakby mistyczni Jukole, odpowiedź na każde problemy w tym uniwersum. Dlaczego chcesz, bym odnalazła tego mnicha Aleksieja? Aleksiej, on może mnie wyleczyć. Hans, bądź rozsądny. Nikt nie może cię wyleczyć skuteczniej od patriarchy. Czemu tak zakładasz, Aleksiej, Kate? Zna się na medycynie Jukoli. Stary patriarcha to dupek. Okej, to mnie bawi. Jakby grzeczniutki, milutki, niewinny Hans Wollerberg nazywający kogoś dupkiem. To mnie bawi. Czy naprawdę sądzisz, że ten mnich może cię wyleczyć? Aleksiej, on umie leczyć jak szaman. Tylko szamani są dla mnie lekarzami. W tej grze pada tyle kurwa dziwnych kwestii. Widzę, że bardzo sobie cenisz medycynę Jukoli. Lekarstwa ich szamanów są bardzo silne. Hans, ależ ta szamańska magia to kompletna bzdura. Mamuty też. Jukole wiedzą wiele rzeczy, Kate Walker. Bardzo wiele. Niedługo wracam. Dobra. Dobrze, Kate. Aleksiej Tukianow, więc... Czy to coś jest? Ser i suchy chleb. Pyszności. Ser... W sumie chciałem nóż, ale no nieważne. Dobra. Zboczony mnichu. Tak dziwnie tupta, ma taką pokraczną animację chodzenia. Fajna ściana. Lubisz podsłuchiwać. Podsłuchiwać? Nie, ja tylko piorę, to wszystko. Mózg se kurwa wypierz. Właśnie rozmawiałam z Hansem. Jakie wieści przynosisz, siostro? Już ty dobrze wiesz. Ach, opowiedział mi o jednym z waszych braci, Aleksieju. A, Tempus Edax Rerum. Brata Aleksieja nie ma już na tym świecie, siostro. Fucking shit. Czy znasz przypadkiem Aleksieja, bracie? A co właśnie powiedział? Nie. Omnis homo mendax. No homo. Przestań. Musisz wiedzieć, gdzie jest Aleksiej. Mors aut ma ratio. Dziękuję. To było dziwne w chuj. I dobra, teraz mamy ten szajs. Jest to pierwszy dokument w grze. Mi się nie chce go czytać, bo jestem zadufany w sobie i nie umiem czytać i nie lubię czytać ogólnie. Chyba tym wiem lepiej niż jakaś kartka papieru. Pokażę wam go do przeczytania. Proszę bardzo. Dobra. I teraz tak. To jest jedna z bardziej randomowych zagadek w tej grze. Na zasadzie ona nie ma żadnej kurwa logiki za sobą. Po prostu jak grałem w tą grę przed nagraniem, tuż przed nagraniem pierwszej części, to musiałem to googlnąć, ponieważ jawnie nie wiedziałem, czego gra kuźwa ode mnie wymaga. Ale otóż tak. Zbieramy tą gąbkę, dostajemy od brata Pracza ten papier i tą soczewkę. Idziemy do komnaty patriarchy. Nie doszukujcie się w tym logiki. Po prostu robimy rzeczy i rozwiązujemy zagadkę, ponieważ gra nie umie nam powiedzieć, że zagadka jest w tym miejscu. Okej, jesteśmy tutaj. Teraz z jakiegoś powodu możemy podejść do tej rzeźby. Jakby nie wiem, czemu byśmy mieli chcieć podejść do tej wiedźmy, do tej rzeźby, do tego po prostu. Bierzemy gąbkę i zaczynamy szorować Biblię. Do tego malowidła, a nie rzeźby, w ogóle powiedziałem rzeźba. Tak. Mamy krzyż i ogólnie tak, mamy światełko na górze krzyża i dwa pod ramionami, reszta jest ciemna. To jakiś symbol. Zapamiętujemy tego bad boya. Czy tutaj też coś jest?
Czy to też mogę umyć? To rzeczywiście niezwykłe dzieło. Okej, nie mam pojęcia, po co mogę do tego podejść, ale to jest nieistotne w tym momencie. Na szczęście odzyskaliśmy zdolność biegania, co jest kluczowe. Zerknę, albo nie muszę zerkać. Póki co wyjebane. Potem się to przyda. Teraz idziemy do pomieszczenia zagadki, które jest irytujące w cholerę, bo ma bardzo dużo ekranów i bardzo dużo schodów, po których Kate schodzi bardzo wolno. Tak jest. Chyba najpierw wchodzimy na górę, o ile mnie pamięć nie myli. A potem idziemy w dół, a najpierw na górę. A myślę, że mam tu interakcję. Nieistotne. Naprawdę, gdybym widział kursor, bardzo dużo by mi to ułatwiło. Ale nie widzę kursora i liczę, że po prostu nie ma tutaj na co klikać. Dobra, czyli jednak muszę najpierw iść w dół. To jest ogólnie strasznie cienkie, kiedy pierwszą poważną zagadką, czyli to w tej grze jest najbardziej randomowe gówno ever. Dobra, mamy kija. Teraz chyba kąt kamery powinien się zmienić, o jeśli nie mylę. Tak jest. Widzicie zarys krzyża? Tak, musimy zapalić świece, które były na tamtym symbolu, które były na tamtym, wiecie, malunku. Pierwsza tu, druga tu. Wiecie, dosyć ciężko rozkminić, czy te świece są na równi z tymi ramionami. Ale jakby whatever, myślę, że damy sobie radę. O Jezu, tu? I tu. Tam mi się już nie wydaje. Okej, czyli nie, czyli to nie to. Czyli powinienem zrobić najpierw tu. I tu chyba? Ale bez tych na dole. Tak, Kate robi wszystko oczywiście zajebiście wolno. Tak wolno się tylko kuźwa da. Czyli te dwie muszę zgasić. O właśnie. Kate odstawia kijuszka. I teraz możemy iść na górę. To jest takie randomowe, że musimy wymyślić tą jedną ścianę. Potem, że przyjść tutaj i użyć wiedzy z tej ściany na tych świecach? I to wiecie, jakby nie robimy tego, bo ktoś nam kazał, musimy to zrobić basically, bo tak, to nie ma nic wspólnego z leczeniem Hansa. O, co muzyka. Tak, mamy teraz to. Ogólnie chyba tutaj musimy użyć tej soczewki? O właśnie. Soczewka została wstawiona.
Nie wiem, co robimy. Od drugiej strony? O! Dobra. Nie wiem, co się zmieniło, ale coś tak. I teraz mamy oczko mamuta i mamy klucz do sukcesu. Najwidoczniej brat Aleksiej jakby nudził się w tym klasztorze i wymyślał sobie różne interesujące zagadki. I miał swoją tajemną batszafkę, z której muszę zabrać pamiętnik. Koszmarnie dużą ilością tekstu. Ta kobieta jest przerażająca. A ta sowa to mood as fuck. No, teraz gra nadrobiła te wszystkie dokumenty, które opuściliśmy, dając nam basically, aby nie wiem ile, 10-15 stronicową książkę do przeczytania. Dobra, it's cool. Zabieramy to, bo jest to potrzebne. I teraz... I teraz kminie. Mam ten pojemniczek, który z jakiegoś powodu jest super istotny w leczeniu Hansa. Teraz powinno w taczce ze wcześniej powinny być chyba nożyce do cięcia roślin. Nie sierp, tylko... Nie pamiętam się. Sekator, o właśnie, o. Tak. O właśnie, dokładnie. Teraz możemy iść na nagrobek, który widzieliśmy wcześniej, ponieważ tak, z jakiegoś powodu... W miejscu postawienia nagrobka Aleksieja wyrosły rośliny lecznicze. Czemu pytacie? That's so fucking random. Jakby jestem tak kurewsko... Wiem, co robię i tak jestem zajebiście zagubiony. Ta trumna przyprawia mnie o dreszcze. Skracamy sobie długie dni w celibacie. Kopanie, żeby celibat leciał szybciej. Kto co lubi, co nie? Teraz bierzemy tego bad boya, przycinamy, bierzemy jagódki. Jest i nasz braciszek Aleksiej, który przeżył prawie 100 lat. Impressive. Nie, przeżył ponad 100 lat. Ha! Double impressive. Dobra, i teraz z jakiegoś powodu mamy wytapiaczkę do świec w samym wejściu klasztoru. To jest urządzenie, to pokazałem wcześniej. I musimy, praktycznie rzecz ujmując, zrzucić wszystko, co znaleźliśmy podczas tej naszej małej wyprawy. I to uleczy Hansa. That's so fucking dumb. Dobra, i teraz tak, zapałeczki. Dobra, jaka była kolejność? Oh boy. Okej, to mi tutaj nie pasuje. Gdzie są moje jagódki? I'm so lost. Potrzebuję czegoś jeszcze, by to uruchomić. But. Co? O mój Boże, czy ja naprawdę będę się przyrzec jakby... Na temat leczenia.
Ja leżę jakby wyrąbany kilometr od komputera, więc cały będę musiał ścisnąć twarz w monitor. Okej, to mi nijak nie pomogło, świetnie. Nie wiem czemu... Czekajcie, czy ta roślina leżała na ziemi i jej po prostu nie podniosłem? No bo definitywnie poszedłem do tego nagrobka tylko po to, by przyciąć tą roślinę. Założyłem, że Kate ją podniosła, ale najwidoczniej... Ale najwidoczniej Kate to obcięła, a roślina leży pierdzielnięta pod nagrobkiem? I'm not sure. Tak, dobra, mój Boże. Czemu ja naiwny myślałem, że Kate z automatu ją podniesie po tym, jak ją ścięliśmy? Ale ze mnie naiwna bestia po prostu. Muzyki znowu nie mam, by the way. Teraz możemy zrobić świeczuszkę dla Hansa. Bup. Potrzebuję. Dobra. Teraz to. Czemu nie chcesz tego? Potrzebuję. Ale... To wszystko. Czy ja muszę mieć knot? O mój Boże. O. O. Zrobiłem rzecz. Potrzebuję. O mój Boże, potrzebuję knota i nijak nie pamiętam, gdzie go znajdę. Raczej nie ma go w szafce brata Siergieja? Może mogę wejść do pokoju patriarchy po prostu. Możliwe, zobaczymy. Ewentualnie z nim pogadać po prostu? Tak, gościu ma wykrywacz, jakby wychodzi jak tylko się zbliżamy, więc nie ma opcji. Witaj, ojcze. Witaj, moje dziecko. Naprawdę nie może ojciec pomóc Hansowi? Jego los nie leży w rękach śmiertelnika. Módlmy się, moja droga, za jego odkupienie. Ale Hans nie potrzebuje odkupienia. Jego deliryczne majaczenia to nie słowa świętego męża. O, na pewno nie! Hans Vorarlberg nie jest grzesznikiem. Pogańskie fantazje, którymi w delirium kala powietrze, dowodzą, że jest heretykiem. Módl się, kobieto, módl się, by ocalić swego przyjaciela od wściekłych ogni piekielnych. Ty jesteś kompletnie szalony, fanatyk. Idę porozmawiać z Hansem, słyszysz? Rozmawiałam z Hansem. Tak? Czuję się lepiej. To tylko złudzenie, moja droga. Jego życie wisi na włosku. Znam się na tych sprawach. Opowiedział mi o mnichu, który mógłby mu pomóc. A który z mnichów miałby nim być, Kate Locker? Mnich, który spędził wiele lat z Jukolami, tym tajemniczym ludem z dalekiej północy. Twój przyjaciel jest doprawdy bardzo chory, moje dziecko. Dobra, ja nie będę się teraz wbijał w dialog z Dobrze. Nim. Dobrze. Idź, moje dziecko. Tutaj sobie zakończymy. Ja tylko ogólnie wspomnę, że jakie dziwne jest to, że Kate sprowadziła tutaj... O, mam daj telefon, zapomniałem o tym na śmierć. Mamy Oscara, mamy mamę, mamy biuro i mamy Oscara. Okej. Okay. Jakie dziwne jest to, że Kate najpierw sprowadziła tutaj Hansa na leczenie, a teraz w sumie stwierdziła, że w sumie
chuj z tymi gośćmi. Zabieramy Hansa stąd, nawet jeśli jest dalej chory. To wiecie, to ja czaję, że jakby przez to, że tu jesteśmy, nie możemy kontynuować podróży, ale też nie będziemy mogli kontynuować podróży, jeśli Hans będzie martwy. Wiecie, o co chodzi. W każdym razie tak, tu jest to, zakończymy. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Trzymajcie plutko, miłego dzionka i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Syberia 2 u mnie na kanale. Pa, 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 pa.